witam. Powiem wam tak, kosimy kukurydzę, ale to najmniejszy szczegół. Dzisiaj mieliśmy poważną awarię, ponieważ inżynier, który składał zestaw hydrauliczny, zepsuł sprzęt i wziął to na czerwono juszkę, czyli na klejik, na wazelinkę posmarował. W następnym odcinku wam pokażę, jak inżynierowie w Belgii składają zestawy hydrauliczne do maszyn rolniczych. Później się dziwić, że chłop ma biedę. Nie dość, że niskie ceny płodów rolnych, to jeszcze musi utrzymywać serwismenów. Ale co zrobić? Taki urok. Nikt się z nikim nie liczy, tylko po trupach do sukcesu. Tak było, jest i będzie. Jest takie powiedzenie, że liczy się kasa, nie człowiek. Czyli biznes. Zawsze jak fabryka wam powiem, produkuje sprzęt, to pierwsze pytanie jest, jak mamy się później utrzymać, jak to zrobić, żeby się przez 20-30 lat na rynku utrzymać. Czyli musi się psuć. Tak samo jak nakrętki do słoików się kupuje, to ten, co produkuje nakrętki na wolny rynek dla ludzi, co robią sami konfiturki, to takie robi, że im się te konfiturki psuły, a już do produkcji idzie z grubszej blachy. Tak jest stereotyp. Tu mamy taki plonik. Co najciekawsze, po orce 3 tony lepiej sypie, po wiosennej orce kukurydza, niż na tym samym polu zrobiliśmy 20 hektarów na głęboko, na 30 cm, dwa razy zgruberowane, i później poszedł agregat wyrównujący, i tam gdzie poszła orka i agregat wyrównujący, to jest 3 tony więcej z hektara. I tak, czyli kukurydza lubi głęboko orkę, ponieważ dla niej potrzebny jest tlen. Pozdrawiam, do następnego odcinka, i pozdrawiam inżynierów CNH. W następnym odcinku będzie pokaz ich możliwości intelektualnych.